Miejskie autobusy elektryczne były głównym tematem tegorocznych ekspozycji autobusowych na europejskich targach transportu publicznego oraz pojazdów użytkowych w Berlinie i Hanowerze. Producenci pokazali dotychczas najszerszą gamę produktów, poczynając od pojazdów krótkich, kilkumetrowych, przechodząc przez standardowe autobusy 12-metrowe i kończąc na przegubowcach. W tym odcinku zobaczymy więc przegląd nowych autobusów bateryjnych i proponowanych technologii ich ładowania. Zapraszam Was do oglądania. Zamówienie autobusu bateryjnego w skali mikro bądź mini nie jest już problemem. Tego typu pojazdy pokazali producenci m.in. z Turcji, Austrii i Niemiec. Wśród najmniejszych znalazł się prawie 6-metrowy Carsan Jest, zabierający na pokład do 26 pasażerów. Partnerem tureckiej firmy jest BMW, którego silnik i baterie o energii maksymalnie 88 kWh znajdują się na pokładzie małego Carsana. Są to zresztą komponenty znane z samochodu osobowego i3. Największy pakiet baterii ma zapewnić autobusowi zasięg 210 km, a technicznie pojazd jest gotowy do podjazdu pod wzniesienia o pochyleniu 25%. Elektryczny Kuceniec produkowany jest z kolei na bazie vana Nissana NV200. Pojazd powstaje w dwóch wersjach, krótszej i dłuższej, które na pokład zabiorą od 9 do 26 osób. Orion od firmy Evate to z kolei zabudowa autobusu miejskiego na bazie Fiata Ducato. Pojazd jest już o 1,5 metra dłuższy od poprzedników, w pełni niskopodłogowy, a na miejscach siedzących zabierze 16 pasażerów. Z baterią o energii 72 kWh producent deklaruje zasięg 160 km. Z tego wynika, że w tej klasie pojazdów deklarowane jest zużycie energii między 4 a 0,5 kWh na kilometr. W zupełnie inną rzeczywistość autobusów elektrycznych przeniesie nas japoński producent Hino. 7-metrowy minibus może zapewnić pasażerom 11 miejsc siedzących, a w sumie będzie nim podróżowało 36 osób. Ciekawym rozwiązaniem są tu rozkładane fotele razem z oparciem, które w przypadku małej liczby pasażerów i braku osób na wózku można rozłożyć i wygodnie usiąść. Oczywiście, o ile pasażer parametrami ciała będzie przypominał Japończyka. Przechodzimy do segmentu nieco większych pojazdów, klasy MIDI, gdzie znalazły się kolejne tureckie propozycje autobusów miejskich. Carsan Attack Electric ma nieco ponad 8 metrów długości. Zestaw baterii o łącznej energii 220 kWh ma zapewnić mu bardzo duży zasięg, aż 300 km. Jeszcze większe baterie znajdują się w 8,5-metrowym autobusie Neo City Electric marki BMC. Zastosowano w nim baterie litowo-jonowe Samsunga o łącznej energii 266 kWh. Naturalnie największy wybór autobusów elektrycznych był wśród klasy Maxi, czyli autobusów standardowych o długości około 12 metrów. Część producentów postawiła na ciężkie baterie o dużej energii ponad 300 kWh. Tak jest m.in. w elektrobusach francuskich, holenderskich i tureckich. Olies zaprezentował pojazd o opływowym, futurystycznym designie przygotowywanym dla sieci BRT. Ebasco dalej rozwija markę. Zobaczyliśmy zapowiedź pojazdu w wersji 2.2. Temsa z kolei wraz z modelem Avenue Electron stawia na odzyskiwanie energii, dzięki czteroprogramowemu przełącznikowi przełożenia zapewniającemu odzysk nawet 70% energii. To były pojazdy demonstracyjne, natomiast czeski SOR pokazał już model produkcyjny dla miasta Hradec Králové. Elektrobus ma baterię o energii 225 kWh. Łącznie zamówienie obejmuje 20 autobusów i była to dotychczas największa dostawa autobusów bateryjnych dla miasta w Czechach.
Volvo z pojazdem nazywanym elektryczną hybrydą proponuje nieco inne podejście do elektryfikacji transportu autobusowego. Podstawowy napęd autobusu jest elektryczny i zasilany z niewielkiej baterii o energii 19 kWh. Autobus w taki sposób może samodzielnie przejechać około 10 km. Istotny jest też drugi tryb działania, gdy w okresie zwiększonego zużycia energii napęd wspomagany jest przez silnik spalinowy. Od klasycznej hybrydy pojazd odróżnia więc podstawowy elektryczny tryb pracy i możliwość doładowywania baterii autobusu na trasie. Producent ze Szwecji dla maksymalizacji wykorzystania trybu elektrycznego proponuje instalowanie na pętlach ładowarek pantografowych o dużych mocach ładowania. Tak jak oglądaliśmy rosyjskie tramwaje na targach w Berlinie, tak w Hanowerze zaprezentowano rosyjski autobus elektryczny. Pojazd na pewno miał być efektowny. Wewnątrz wyróżniają go LED-owe krawędzie podestów z przestrzeni pasażerskiej, a na zewnątrz animowane tablice informacyjne. Rosjanie chwalą się też zmniejszeniem o 30% wagi nadwozia w stosunku do klasycznego autobusu, co ma przekładać się na niskie zużycie energii 0,8 kWh na pokonany kilometr. Autobus elektryczny Columbus to z kolei efekt projektów wielu europejskich dostawców podzespołów i technologii. Kluczem dla efektywności tego pojazdu mają być energooszczędne komponenty, przygotowane w trzech sektorach: technologii komunikacyjno-informacyjnych, inżynierii samochodowej oraz zarządzania energią. Wśród firm zaangażowanych w projekt są producenci systemów ogrzewania, klimatyzacji, bezpieczeństwa, ładowania, oprogramowania oraz elementów wyposażenia. Elementy te zabudowano w konstrukcji niemieckiego autobusu Gepel Go for City 12. Jeden z najciekawszych pojazdów zaprezentował nowy gracz na rynku autobusowym, koncern Alstom, zajmujący się branżą energetyczno-transportową. Producent znany z taboru szynowego zaprezentował bardzo odważną konstrukcję autobusu, która miałaby jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał pojazdów poruszających się na ogumionych kołach. 12-metrowy Aptis ma nietypowo rozstawione osie, przednią tuż przy ścianie przedniej i tylną tuż przy ścianie tylnej. Osie pracują niezależnie i każde koło może być oddzielnie sterowalne, lub też wszystkie mogą działać w trybie zblokowania, dzięki czemu możliwe są nietypowe manewry, jak na przykład podjazd równoległy do krawędzi przystanku. Pozwala to ustawić pojazd równo wzdłuż krawędzi i minimalizuje odległość między krawężnikiem a wejściem do autobusu. W pojeździe wykorzystano też doświadczenia znane z tramwajów, w tym duże powierzchnie okien, a w efekcie uzyskano bardzo jasne wnętrze. Zastosowana konstrukcja uniemożliwiła jednak opracowanie pojazdu w 100% niskopodłogowego. Podłoga za trzecimi drzwiami została podniesiona na wysokość 3 stopni.
Solaris w Berlinie pokazał dwa pojazdy elektryczne. Pierwszy z nich to autobus bateryjny dla przewoźnika z Frankfurtu nad Menem. Można powiedzieć, że to dość standardowy elektrobus z dwoma silnikami zamontowanymi przy piaście kół osi napędowej i bateriami o energii 240 kWh. Wraz z pojazdami dostarczane są ładowarki wtyczkowe polskiej firmy Metcom o mocy wyjściowej 40 kW. Światową premierę na targach zaliczył też trolejbus Solarisa w designie czwartej generacji. Pojazd dla Gdyni, oprócz zwykłego trybu pobierania zasilania przez odbieraki prądu, wyposażony jest też we własne źródła energii. Baterie o energii 58 kWh, które pozwolą przejechać od 40 do 50 km bez zasilania z sieci trakcyjnej. Gdynia zamówiła łącznie 30 trolejbusów czwartej generacji, 14 standardowych i 16 przegubowców, które będą zupełną nowością we flocie trolejbusowej w tym mieście. Czołowi europejscy producenci długo zwlekali z produkcją autobusów elektrycznych. MAN 2 lata temu zaprezentował eksperymentalnego przegubowca, a na tegorocznych targach pojawił się prototyp seryjnego autobusu bateryjnego o standardowej długości. Koncern proponuje pojazd z ładowaniem plug-in i ogromnymi pakietami baterii o energii 480 kWh, co ma gwarantować zasięg ponad 200 km. Seryjna produkcja modelu Lion City E ma zostać uruchomiona w Starachowicach w drugiej połowie 2020 roku. Seryjną produkcję elektrobusów znacznie szybciej ogarnął jednak Mercedes. Premierowy model E-Citaro wyposażony jest we wspomniane wcześniej dwa silniki ZF-a montowane w piastach kół oraz baterie o energii 243 kWh. Konfiguracja jest tu więc niemal tożsama z Solarisem dla Frankfurtu. Mercedes ma jednak bardzo sceptyczne podejście do zasięgu. Przewiduje się duże zużycie energii na poziomie 1,6 kWh, a w warunkach letnich ma to pozwolić na przejechanie 150 km na jednym ładowaniu. Co ciekawe, we wnętrzu zainstalowano aż 26 gniazd USB do ładowania urządzeń przez pasażerów. Produkcję seryjnych Mercedesów E-Citaro zapowiedziano na koniec 2018 roku, a producent ma już zapewnione pierwsze dostawy dla Berlina i Hamburga. Chińskich producentów autobusów elektrycznych już na targach w Niemczech widzieliśmy. W tym roku pojawiły się jednak nowe odsłony pokazywanych wcześniej produktów. Sunbus King marki CRRC to standardowy autobus niskopodłogowy. Konfiguracja wnętrza dostosowana została do oczekiwań europejskich operatorów. Producenci z Chin chwalą się też pełną gamą pojazdów elektrycznych, poczynając od pojazdów typu mini, a kończąc na autobusach przegubowych. Żeby długo za tym nie szukać, wystarczyło spojrzeć na wystawę firmy BYD. Pokazano tu dwa autobusy o najbardziej istotnych na rynku gabarytach, czyli model standardowy oraz przegubowca o długości 18 metrów. BYD zdecydowanie zmienił wygląd pojazdów, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Trzeba przyznać, że chińskie pojazdy coraz bardziej przystają do europejskich standardów wykonania. Wyjątkowy autobus elektryczny zaprezentował Van Hool wraz z przewoźnikiem Qubus, biorącym udział w unijnym programie High Velocity. Pojazd nie ma ogromnych baterii na pokładzie, a napędzany jest prądem na bieżąco produkowanym z wodorowych ogniw paliwowych. Zaletą autobusu wodorowego ma być zasięg 450 km na jednym tankowaniu, co pozwoli spokojnie kursować autobusowi przez cały dzień. Pojazd ma ciekawą konstrukcję, jest 13-metrowy i 3-osiowy. Na dachu autobusu są zbiorniki z wodorem, a produktem ubocznym jego spalania jest woda.
Wodór zasilający autobusy uzyskiwany jest zresztą jako produkt uboczny w zakładach przemysłu chemicznego. W ramach projektu wyprodukowano 2 eksperymentalne autobusy tego typu. Pojazdy na pokład zabierą 110 pasażerów, a na co dzień kursują w Groningen w północnej Holandii. Coraz częściej zamawiane są elektryczne autobusy przegubowe, rośnie więc oferta ze strony producentów. Producenta Sileo widzieliśmy już na poprzedniej edycji targów, ale również ta marka przeszła lifting. Producent w ofercie ma wręcz 25-metrowy autobus elektryczny o deklarowanym zasięgu 300 km, który na pokład zabrałby 210 pasażerów. Holenderski VDL również na targach pokazał przegubowca, którego można było przetestować na żywo, poruszającego się na zewnętrznej ekspozycji. Pojazd przygotowany został w konfiguracji systemu Bus Rapid Transit dla Karlstad w Szwecji. Autobus wyposażono w aż 12 rozkładanych siedzeń. Nie tylko Solaris wystawił trolejbus na targach, tak też było w przypadku firmy Iveco. W ten sposób docieramy zresztą do najdłuższego pojazdu bateryjnego z prezentowanych na targach, bo o długości 18 m i 40 cm. Koncepcja działania pojazdu jest tu taka sama jak w przypadku Solarisa. W czasie podpięcia do sieci trakcyjnej wykorzystywanie stałego zasilania do jazdy i ładowania baterii, a w czasie jazdy z opuszczonymi odbierakami jazda na energii zgromadzonej w bateriach. To działanie ma nieść ze sobą szereg korzyści. Poczynając od braku konieczności stosowania ciężkich i drogich baterii o dużej energii, przechodząc przez możliwość wykorzystania trolejbusów do obsługi obszarów centralnych, gdzie nie jest pożądana sieć trakcyjna lub uproszczenia przecięć z trakcją tramwajową, a kończąc na prostej możliwości podłączania i odłączania się od sieci w czasie wymiany pasażerskiej na przystanku. Lata temu po raz pierwszy na europejskich targach tak licznie prezentowano autobusy elektryczne, jednak standardowej długości 12 metrów. Dziś rynek dysponuje już praktycznie kompletną paletą pojazdów, a to do operatora transportu należy wybór, czy potrzebuje kilkumetrowego minibusa, pojazd klasy midi, maxi lub mega. W przypadku pojazdów bateryjnych nie jest to jednak jedyny wybór, ponieważ poza konfiguracją wyposażenia pojazdów, operator decyduje się też na infrastrukturę ładującą. Producenci przedstawiają dziś szeroki wybór. Ładowanie wtyczkowe, wolne lub szybkie na terenie zajezdni. Pantografowe, szybkie na pętlach bądź przystankach. Ładowanie w ruchu trolejbusów bateryjnych z napowietrznej sieci trakcyjnej. Albo zasilanie baterii z wodorowych ogniw paliwowych. Możliwości, jak widać, jest wiele. Każda z nich ma swoje wady i zalety, co każdorazowo wymaga analizy pod kątem danej sieci komunikacyjnej. Niejako efektem ubocznym rozwoju pojazdów bateryjnych stała się więc możliwość rozwoju trakcji trolejbusowych. Polskie trolejbusowe miasta już dziś wykorzystują możliwość ładowania baterii w ruchu oraz jazdy na nich na odcinkach, gdzie nie ma stałego zasilania. To zwiększa operatywność trolejbusów i jednocześnie zapewnia możliwość spokojnej ich pracy przez cały dzień kursowania. W tym kierunku prowadzony jest na przykład eksperyment w czeskiej Pradze z wdrożeniem elektrobusów do ruchu. Być może dla części polskich miast dążących do elektryfikacji transportu miejskiego rozsądnym pomysłem byłoby utworzenie nowej sieci trolejbusowej. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!